Stejkowanie Cardano znów możliwe. A jak to zrobić? Tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. CryptoMasters przedstawiają. Witam wszystkich ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć, jak stejkować na portfelu Yoroi, jak stejkować Cardano, ponieważ wyszła już wersja testowa portfela. Ja pokażę to na przykładzie wtyczki do Google Chrome, ponieważ ja korzystam z tego najczęściej. Na Dedalusie, na portfelu Dedalus też można już stejkować, ale ja tego portfela nie używam. Jedyne, co mogę wam polecić, to przetransferować swoje środki z Dedalusa na Yoroi i stejkować na Yoroi. I jak na początku każdego filmu, przypominam, że to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna, a jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut. Jak i również, jeżeli jesteś początkujący w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika, który na pewno pomoże Ci poruszać się po tym świecie kryptowalut. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem. Jeszcze zanim zacznę, to musicie uważać, jeżeli macie konta na Telegramie, bo utworzyło się bardzo dużo oficjalnych profilów Cardano, które wysyłają nam linki do portfeli. Pamiętajcie, że portfele pobieramy tylko i wyłącznie z oficjalnej strony internetowej, nie pobieramy ich z Telegrama, chyba że z naprawdę oficjalnego Telegrama Cardano, no ale tu już musicie wiedzieć, który jest oficjalny. I na tym nawet prawdziwym, oficjalnym Telegramie Cardano też musicie uważać, ponieważ jeżeli chcecie ściągnąć portfel z takiego Telegrama, to musicie wejść w przypiętą wiadomość przez administratora, a nie przez link, który wysłał wam jakiś zwykły użytkownik, ponieważ często też są to skamy. Tak jak ostatnio mój kolega Tomasz wysłał mi, że Yoroi już jest dostępny, a się okazało, że to był zwykły skam. Pozdrawiam Tomasz serdecznie. Także uważajcie na siebie i nie pobierajcie najlepiej z Telegrama, tylko z oficjalnej strony internetowej. Link do portfela zostawię wam w miejscu na opis pod tym filmem. Będziecie mogli sobie go ściągnąć. Sprawa jest trochę skomplikowana, ponieważ tym razem trzeba przesłać swoje prawdziwe Cardano z portfela mainnetowego na portfel testnetowy Yoroi. Nie tak jak w poprzednim przypadku, że był to snapshot i pojawiały nam się fikcyjne tokeny Cardano. W tym przypadku trzeba fizycznie przesłać tokeny z jednego portfel na drugi. I aby to zrobić, jeżeli masz oczywiście swoje Cardano na portfelu mainnetowym Yoroi, to musisz pobrać najpierw wtyczkę do Google Chrome Mainnet. Oczywiście dodać do Chrome. I wtyczka już jest dodana. A jeżeli swoje środki trzymasz na przykład na giełdzie albo na innym portfelu, no to musisz przesłać z tego właśnie portfela bądź z tej giełdy na portfel, który później wam pokażę. Tutaj w Yoroi wybieramy sobie język, oczywiście angielski, akceptujemy. Ja zawsze wybieram simple, tu musimy dać allow, oczywiście, żeby zezwalało na wyświetlanie okienek, finish. I przechodzimy do Restore Wallet. Tu nie mamy za dużego wyboru, wiadomo, że jest Cardano. I teraz wybieracie metodę, którą chcecie przywrócić swój stary portfel. Ja mam 15 słów kluczowych, także wybieram 15 słów kluczowych. I tu mamy do wyboru Byron Wallet albo Shelly Wallet. Ja, żeby przesłać swoje tokeny Cardano, muszę wejść w Byron. No i wpisujemy. Oraz moje słowa kluczowe. Po wpisaniu słów kluczowych ustawiamy sobie hasło. I powtarzamy hasło. Klikamy Restore Wallet. Tutaj upewniamy się, że przywracamy prawidłowy wallet. I jesteśmy na portfelu mainnetowym. To jest ten sam portfel, na którym pokazywałem wam poprzednie stejkowanie. To jest taki mój testowy portfel, gdzie mam 2190 tokenów ADA. I teraz muszę je wysłać na portfel Shelly. Ale żeby to zrobić, no to muszę otworzyć drugi portfel. Przechodzimy sobie znowu na stronę Yoroi i pobieramy Chrome Mainnet. Ja to otworzyłem w drugiej przeglądarce, żeby nie było problemu. Dodaj do Chrome, dodaj rozszerzenie oraz otwieramy portfel. Analogicznie język, akceptujemy warunki, simple, allow, zezwalaj, tak, finish. I znów robimy Restore Wallet. Wybieramy Cardano, 15 słów kluczowych i tym razem wybieramy Shelly, wpisujemy nazwę,
oraz 15 słów kluczowych. Pamiętajcie, że wpisujemy cały czas te same 15 słowa kluczowe, ponieważ przywracamy swój portfel na tej sieci. Po wpisaniu słów kluczowych oczywiście wybieramy sobie hasło, powtarzamy to hasło i klikamy Restore Wallet. Standardowo potwierdzamy, że jest to ten wallet i jesteśmy teraz na Shelly. I zobaczcie, że zarobione Cardano, które zarobiłem na testnecie, mam już tutaj na tym portfelu Shelly, ale nie mam swoich Cardano. Także moje Cardano trzeba tutaj przesłać. I wchodzimy w Receive, kopiujemy adres, idziemy na portfel na Byron, wklejamy adres do odbiorcy oraz ja klikam Send Alada, a wy tam kliknijcie ile chcecie. Next. Oczywiście trzeba wpisać hasło oraz Send. Jak widzimy, przy wysyłce 2190 ADA prowizja jest zaledwie 0,16 tokena ADA, czyli bardzo, bardzo mała. Poszło. Teraz zobaczymy, jaki będzie czas transakcji. Powiem Wam, że wyłączyłem nagrywanie, żeby sprawdzić czas transakcji, no ale musiałem je włączyć z powrotem. No bo tokeny pojawiły się praktycznie od razu na moim portfelu Yoroi Shelly. Także, tak jak tu widzicie, mam 2190 ADA, które przyszły, całe potwierdzenie transakcji i teraz możemy przejść do Delegation. Musimy wybrać Stake Pool ID. Ja mam taką fajną stronkę pooltool.io, na której wybieram sobie staking pool, do którego chcę oddelegować moje Cardano. Damy tu od razu, żeby wyświetlało się 100 staking pool. I teraz mamy. I tu na te pierwsze nie patrzymy w ogóle. I dopiero szukamy w tych staking poolach. I tu mamy na początku opłatę za każdą epokę. Opłatę pula od bloku. Pool pledge jest to w zasadzie taka obietnica właściciela puli, że będą przechowywać klucze do puli. Wyższa kwota jest nagradzana większą liczbą nagród. Lecz nie ma to dużego wpływu na nas, jako osób, które delegują swoje tokeny ADA. Dlatego ja bym tutaj za bardzo nie patrzył, wiadomo, nie brać tam najniższej albo zerowej. Ale dla przykładu powiem Wam, że jeżeli któryś pool ma 100 tysięcy, a inny ma milion, to bardzo mały ułamek procenta więcej dostaniemy nagrody. Przy czym musicie zobaczyć na prowizje, które są pobierane. Także tu by Emurgo zrobiło taki kalkulator, ale moim zdaniem nie ma sensu się w to bawić, dlatego ja ten temat sobie odpuszczam. Ja swoje Cardano, te 2000, podzielę na dwa pule, mniej więcej porówno. I zaraz sobie tutaj wybiorę któryś odpowiedni. Ale najpierw zobaczę, czy są moje stare pule. I chyba nie ma. Nie, jest. AAA2. Ja do tego pula oddelegowałem wcześniej na starym portfelu i teraz też część oddeleguję. Mają tu, widzę, nie najgorsze wyniki. I tu musimy skopiować pool ID. Przechodzimy na portfel, wklejamy. Tak jest, to jest ten pool. Dajemy next. Mam 2300 ADA. Tu widzę, na nowym Yoroi nie ma możliwości podziału na dwa staking pool, czyli trzeba całość oddelegować do jednego. No ok, wpisujemy hasło, delegate. Mamy to, dashboard page. No i zobaczymy, moje zarobione ADA na poprzednim stakowaniu to 109, przy stakowaniu 2190, czyli zarobiłem, tak na szybko licząc, prawie 5%. W kilka miesięcy. Wydaje mi się dobry, bezpieczny wynik, biorąc pod uwagę, że Cardano urosło na cenie, to ja jestem zadowolony. Wcześniej na poprzednim Yoroi mieliśmy sytuację, że przy pierwszym oddelegowaniu trzeba było czekać epokę na zdobywanie nagród. Na tym Yoroi są tu już dwie epoki i dopiero po upływie dwóch epok będziemy dostawać nasze ADA. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem, że ułatwi Wam to delegowanie na nowym Yoroi i będziecie to robić razem ze mną. W tym odcinku to wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.